Marcin Szczygielski, grafik, dziennikarz i pisarz książek dla dzieci, spotkał się z najmłodszymi czytelnikami filii Biblioteki pod Atlantami na Piaskowej Górze w Wałbrzychu. Autor książek takich jak Omega, Za niebieskimi drzwiami i Czarny młyn opowiadał o nich dzieciom. Mówił też o adaptacjach filmowych jego twórczości i tym, jakie są jego dalsze plany. Tak naprawdę zawsze chciałem pisać książki dla Was, bo uważam, święcie w to wierzę, że te książki są najważniejsze. Jeżeli w ogóle pisanie książek jest ważne, to tylko tych pisanych dla młodych ludzi. Bo takie książki pisane dla młodych ludzi mogą coś zmienić na lepsze na tym świecie, natomiast książki pisane dla dorosłych, bo dorosłego się nie przekona, jak już jest dorosły i kupi, to takie pozostanie. Natomiast młodzi ludzie, jeżeli się fajne wskazówki da, to mogą być fajnymi też i ludźmi. Ta moja przygoda z pisaniem zaczęła się w pisaniu dla młodych czytelników. Zaczęła się w 2008 roku. Ile wy macie lat? 13-11, tak? Okay. No więc to było 11 lat temu, więc tych najmłodszych z Was jeszcze pewnie na świecie wtedy nie było. To moją pierwszą książką dla młodych czytelników jest Omega,